Właśnie minął rok od chwili, kiedy ruszyły prace budowlane. Zakończyć miały się w maju bieżącego roku. To, że termin nie zostanie dotrzymany, wiadomo od dawna. Gorzej, że nie wiadomo, kiedy obiekt zostanie oddany do użytku. Roboty trwają. Ale ich postęp w odniesieniu do harmonogramu nie jest satysfakcjonujący, szczególnie, że mówimy nie o pierwotnym, a skorygowanym już aneksem harmonogramie podpisanym przez prezydenta. Aktualnie z uwagi na warunki atmosferyczne robotnicy wykonują pracę wewnątrz obiektu. Nie ukrywam, że ten aneks, który podpisałem do 19 sierpnia, przedłużenie czasu budowy, nie wiem, czy ten termin jest realny na dzień dzisiejszy. Z nowego terminarza prac wynika, że hala powinna być już pokryta dachem. Tymczasem na murach położono zaledwie jedną warstwę blachy. Nie ma warstwy izolacyjnej i wierzchniego pokrycia. Nie ma wciąż zewnętrznych okładzin. Dużo prac nie zostało wykonano w stosunku do obowiązującego harmonogramu. Mam tutaj pewne obawy, ale prezesi Unimaxu umówili się gdzieś tam około 10 lutego mają przyjechać i mamy rozmawiać. Nie wiem na jakie tematy, ale poprosili o spotkanie i taki termin spotkania jest tutaj umówiony. Prezydent przewiduje, że zakończenie prac ma szansę nastąpić we wrześniu, październiku bieżącego roku. Chciałby, aby jeszcze w tym roku w nowym obiekcie odbyły się co najmniej dwie imprezy. Jedna sportowa, druga artystyczna. Może jakiś fajny koncert na otwarcie tej hali. Tylko właśnie nie wiemy kiedy. Czesław Rynkiewicz liczy, że do końca lutego poznamy realny termin oddania obiektu do użytku. Suwałki Arena to największy obiekt tego rodzaju w regionie. Planowana powierzchnia użytkowa to ponad 6600 m2. Hala o niemal 13-metrowej wysokości będzie miała powierzchnię sportową wielkości 1745 metrów. Znajdą się w nim boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, a także trybuny na niemal 2200 miejsc.